Nie wiem, czy to będzie widać. Chciałem pokazać porażenie Warozą w maju, na początku maja. Przed chwilą widziałem już kilka osobników, ale nie wiem, tutaj już się schowały gdzieś. O, jest tutaj, pokażę. O, nie wiem, czy to widać. Widać, widać. Jak Waroza na czerwiu drutowym żeruje. Się rusza. Widać, trzeba wycinać czerw drutowy. Ile jest tutaj? Aż trzy. Trzy warozy w jednej, na jednej larwie. Zobaczmy dalej. Następna waroza. Za młoda ta jeszcze jest larwa trochę. Tutaj nie było akurat. No i tutaj też nie ma. Trzeba pojechać dalej. Zobaczmy tutaj. Tutaj nie ma. Można by było policzyć, ile komórek jest z warozą i ile bez. No ale mi się tego nie chce robić. Czyli widzimy, że nie wszędzie jest, ale sporo warozy jest w czerwiu drutowym. Tutaj też nie ma. Możliwe, że... No tutaj nie ma, ale trochę warozy jest widać w czerwiu drutowym. To tyle, dziękuję za uwagę.